Proszę, mam dobrą informację, bo dzisiaj nie najlepiej się czuję, jakaś grypka mnie dopadła, także moje wystąpienie będzie wyjątkowo krótkie. Także mam wrażenie, że Państwa nie zmartwi ta informacja. I ograniczę się do kilku tylko wydarzeń od ostatniej sesji. Ostatnia sesja odbyła się, jak wiadomo, chyba 28 grudnia, była sesja budżetowa. Później wydarzenie ciekawe, od 14 lat koncert świąteczno-noworoczny z udziałem bardzo wielu przedstawicieli społeczeństwa gołdawskiego. Różnie oceniamy tym razem. Rzeczywiście tutaj sobie sypiemy troszeczkę popiołu na głowę, bo nie jestem pewien, czy nam tak wyszedł jak poprzednie 13, ale wziąłem pewne wnioski i następny na pewno będzie lepszy. Ale cenne w tej inicjatywie jest to, że ludzie się zbierają i swój czas poświęcają dla dobra wspólnego, zarówno przedstawicieli policji, czy wojska, czy urzędu miejskiego, starosta, księża, NGOsy i ludzie spontaniczni. Bardzo cenna inicjatywa i cieszę się, że ona trwa. W przyszłym roku będzie 15 raz już się odbywało. W międzyczasie 1 stycznia tradycyjne szwajerwerki, które skupiły mnóstwo ludzi, to też się czasem z komentarzami różnymi spotyka, ale jak widać od wielu, wielu lat ludzie głosują nogami. Jeśli rzeczywiście przyjdą takie terminy, że ludzie nie przyjdą na plac, to będzie znak, że nie chcą tych fajerwerków. Na razie parę tysięcy ludzi przychodzi i ludziom raz na rok, wydaje nam się, jest też potrzebna jakaś radość i jakieś takie wspólne spotkanie po to, żeby w cywilizowany sposób powitać nowy rok. Od przedwczoraj trwają zdjęcia, które są robione na terenie naszej gminy przez zespół z Wajda Studio pod tytułem Oczy Ojca ze znakomitą obsadą, ale żeby do tego doszło, musieliśmy odbyć kilka organizacyjnych spotkań. Chciałbym podziękować pani sekretarz, panu Frydrychowi, panu kierownikowi, którzy mocno się zaangażowali, całemu sztabowi ludzi, po to, żeby jak najtaniej pomóc tej ekipie filmowej, która w tej chwili kręci film, a firma jest znana, no, samo patronowanie Wajdy, znakomitego światowej klasy reżysera Janka Polskiego, o czymś świadczy. Odbyliśmy również spotkanie organizacyjne w sprawie sposobu funkcjonowania Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego. W najbliższym czasie podejmiemy decyzję, czy nadal będzie to zawiadywane przez OSIR, czy być może, tak jak niektórzy sugerowali, przez ABM. Pracownicy urzędu i podobnych jednostek w tej chwili dokonują pewnych wyliczeń i w najbliższym czasie Państwu je przedstawimy. Spotkałem się również z przedstawicielami Polskiego Związku, z Koła Gołdawskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. Tam chyba zmieniły się ostatnio władze. Poproszono mnie o takie spotkanie, z chęcią się spotkałem. Sądzę, że gdzieś na poziomie kwietnia, może maja spotkamy się z szefem generalnym, nie pamiętam nazwisko, wiem, że ma stopień generała. Od zawsze jestem szefem w Warszawie i obiecał nam spotkanie. Spotkałem się również z Arturem Milickim, to jest przedstawiciel organizacji pozarządowych, który zajmuje się ekologią i, jak to określić, przypatruje się wraz ze swoimi koleżankami i kolegami skutkom funkcjonowania wiatraków, między innymi na terenie gminy Gołdaw, ale w ogóle na terenie powiatu. Uważam tę rozmowę za bardzo rzeczową. Dobrze, że do niej doszło, bo przedstawiliśmy swoje stanowiska, które wbrew pozorom nie są odległe, a nawet zbieżne w wielu przypadkach. Umówiliśmy się, że za jakiś czas ponownie się spotkamy, a ludzie, którzy interesują się tematyką siłowni wiatrowych, czy tak zwanych ekologicznych źródeł, czy czystej energii, mają nam przysłać jakieś opracowania, które być może ułatwią nam rozmowę. Rozmowa, podkreślam, była bardzo dobra.
Wziął w niej udział również pan Jacek Morzy i pani Beata Kołakowska, czyli ludzie, którzy najwięcej na ten temat wiedzą. W międzyczasie w Warszawie uczestniczyłem w posiedzeniu Naczelnego Centrum Administracyjnego, do którego Urząd Marszałkowski skierował kasację na wygraną przez nas sprawę w sprawie tzw. korekty. Tu może kilka słów na ten temat, co to są te korekty. Więc bardzo wiele samorządów, a w zasadzie większość samorządów jest poddawana kontroli poprzez instytucje, które dotują środki z Unii Europejskiej. Te kontrole są niejako kontrolami poprzedzającymi kontrolę z instytucji unijnych. Trzeba przyznać, że ci, którzy kontrolują, to nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, ale w Polsce, to jest problem bardziej w Polsce niż w warmińsko-mazurskim, próbują być święci od papieża. Nałożono nas korektę. Przypomnę, że program uzdrowiskowy kosztuje około 38 milionów, korekta to jest 357 tysięcy. I myśmy nie zgodzili się z orzeczeniem tych, którzy nałożyli na nas korektę i wygraliśmy sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie. Marszałek, to znaczy jego instytucja, złożyła kasację do MSA. Ja byłem w czasie posiedzenia, gdzie sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że ta sprawa musi być cofnięta ponownie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponieważ zarzucił sądowi w Olsztynie, że nie zajął się meritum problemu. Ja się nie znam na tych zaległościach prawa, dlatego wynajęliśmy kancelarię prawną, która się specjalizuje w tego typu sprawach. I to jest sprawa precedensowa, której wynik czeka cała Polska. Praca się na ten temat szeroko spisywała, inne media i w zależności od tego, jak ta sprawa się potoczy, taka będzie precedencja w następnych wyrokach dotyczących nakładania korekt w całej samorządowej Polsce. Także Gogat niejako skupia pewne nadzieje samorządowców jako drudzy po Koninie. Wystąpiliśmy na drogę sądową, z tym, że Konin wygrał na drodze cywilnoprawnej, na drodze sądów powszechnych. Myśmy poszli drogą sądów administracyjnych. Jak to się zakończy, to w tej chwili nie przesądza się. Natomiast to, że w pierwszej instancji wygraliśmy, napawa nas nadzieją, a uzasadnienie do wyroku MSA było jednoznaczne. To nie jest podważenie wyroku w USA, tylko to jest zwrócenie uwagi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu, że kompletnie się nie zajął meritum sprawy. Kompletnie. Także sprawa jest ponownie cofnięta do USA. W międzyczasie odbyła się bardzo sympatyczna szomóstwo, to taki impreza w tej górze się odbywa, ale samorządowo-dziennikarska impreza Puchar Trzech Gór, a de facto dwóch gór, bo Izba już dawno nie funkcjonuje, Pięknej Góry i Mrągowo, gdzie nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce, a Bołdapi wygrała. Także dziękuję tym, którzy reprezentowali gminę Kołdap, zarówno panu Kuskowskiemu, jak i panu Komockiemu, panu Cywatkowi, pani Beacie Kołakowskiej i komu jeszcze, i oczywiście panu wiceprzewodniczącemu Rady, który znakomicie wypadł i generalnej klasyfikacji zajął czwarte miejsce, także jesteśmy z was dumni, koledzy. Dziękuję. Chciałbym podziękować tutaj lokalnej organizacji PO, która zorganizowała dobre spotkanie z posłami swojej informacji, co ja skrętnie wykorzystałem na spotkanie z wiceministrem finansów Januszem Cichoniem, którego znakomicie znamy, bo był to prezydent Olsztyna, był to marszałek, członek zarządu województwa, teraz jest posłem, a od jakichś dwóch tygodni jest pierwszym zastępcą Jacka Rostowskiego. Przeprowadziliśmy bardzo dobrą, merytoryczną rozmowę na temat artykułu 243 ustawy o finansach. Muszę tutaj wspomnieć o bardzo smutnym wydarzeniu. Wziąłem udział w pogrzebie świętej pamięci profesora Michała Kuleszy, o którym się zwykło mówić, że jest to jeden z ojców założycieli polskiego samorządu i dobrze się tak o nim mówi,
bo obok profesora Stępnia i profesora Regulskiego, obok profesora Stępnia i profesora Regulskiego, rzeczywiście Michał Kulesza odegrał kapitalną rolę w przygotowaniu podwalin teoretycznych, ale również praktyki funkcjonowania samorządu. Do końca był z nami jeszcze 2 miesiące przed jego odejściem. Razem siedzieliśmy za stołem panelistów, dyskutowaliśmy na temat finansowania dróg lokalnych na kongresie drogowym. W pogrzebie wziął udział prezydent Rzeczpospolitej i mnóstwo związanych z rządem, samorządem. Była to wybitna, wielka postać samorządu i warto o nim wspomnieć również w Gołdapi, bo Gołdapi profesor Michał Kulesza zasłużył się co najmniej w ten sposób, oprócz wielu jeszcze innych wydarzeń, że był zwolennikiem restytucji powiatu gołdapskiego wtedy, kiedy dostał od nas argumenty. I bardzo mocno wspierał nas w dziele odzyskania powiatu gołdapskiego. Także wydaje mi się, że wspomnienia Michała tutaj nam gołdapianom u nas w Gołdapi powinno się pojawić. 23 stycznia dla mnie na dosyć wyjątkowy dzień, bo nigdy nie miałem takiego dnia, że spotkałem się jednego dnia z prezydentem i z premierem. Pierwsza część to była smutna uroczystość, ponieważ w Pałacu Prezydenckim w dosyć kameralnym gronie była uroczystość poświęcona Michałowi Kuleszy. To była krótka msza w kaplicy prezydenckiej. To było gdzieś koło 25 osób z panią prezydencką na czele, plus jego przyjaciele, plus kancelaria prezydenta i po jednym przedstawicielu samorządu, korporacji samorządowych, czyli najbliższe grona Michała. A po południu bardzo istotne z punktu widzenia samorządów długie spotkanie z premierem. Te spotkania z premierem zaczynają wchodzić już w tradycję. Pierwsze takie odbyło się w listopadzie. Przedtem spotkaliśmy się z Michałem Bonim, czyli z ministrem administracji i cyfryzacji. W tej chwili ten szczebel się podwyższył. Premier bardzo mocno zaangażował się w kontakty z samorządem, co cieszy. A cieszy w szczególności to, że w czasie tej 3-godzinnej rozmowy premier bardzo mocno zainteresował się podniesioną przeze mnie kwestią, dwiema kwestiami, mianowicie artykułem 243 ustawy o finansach publicznych, który to artykuł jest na tyle restrykcyjny, że być może spowoduje, że niemała część polskich samorządów nie będzie w stanie uchwalić samodzielnie budżetu gminy, powiatu czy województwa. Premier bardzo mocno się tym problemem zainteresował, na tyle mocno, że marcowe spotkanie, które mamy zaplanowane na 3 dekadę marca, ma być poświęcone przede wszystkim finansom stanowi finansów jednostek samorządu terytorialnego. Po tym spotkaniu widzę, że premier się przejął, że nie mówię, że przedtem do niego to nie dochodziło, ale po tym spotkaniu on sobie uzmysłowił, jak dramatyczna jest sytuacja finansowa polskich samorządów. Jakie wyzwania nas czekają, szczególnie w kontekście projekcji finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. I bardzo się cieszę, że do tych spotkań dochodzi i bardzo się cieszę, że one będą cykliczne. To był pierwszy obszar, którym poświęciliśmy ponad 2 godziny dyskusji. Tam było po jednym przedstawicieli, po jednym dwóch przedstawicieli korporacji samorządowych. Ja reprezentowałem Związki Miast Polskich z dyrektorem Andrzejem Porawskim, był Jacek Protas, nasz marszałek, który jest szefem Związku Województw i przedstawicielem innych korporacji. Bardzo dobra rozmowa. Drugim obszarem, jaki poruszaliśmy, to tak zwana ustawa śmieciowa, gdzie wyjaśniliśmy sobie z premierem, z ministrem Korolcem, z ministrem środowiska parę spraw. Parę spraw nas zbliżyło, co do paru spraw nadal pozostajemy przy odmiennych zdaniach, a w szczególności chodzi tu o tak zwane zamówienie chaos. Może ja przybliżę, na czym polega sprawa. Otóż chwała Bogu, Gołdapi to nie dotyczy. Generalnie ustawa śmieciowa w cudzysłowie dosyć radykalnie zmienia sposób odbioru odpadów stałych, nakładania opłat, organizacji odbioru odpadów stałych. I tu się jawią 2 obszary. Drugi, docelowy, to jest to, co się dzieje ze śmieciami czy odpadami stałymi od momentu, w naszym przypadku,
wejścia na bazę pośrednią w Kośnitrach do momentu recyklingu czy przerobu tych odpadów stałych w siedliskach koło Ełku. I ten obszar jest wyłączony z przetargów. Ten obszar jest wyłączony z przetargów. Innymi słowy, jeśli plan wojewódzki, który zatwierdza samorząd wojewódzki, zakłada w naszym przypadku, że my mamy dostarczać z tego obszaru śmieci do siedlisk koło Ełku, to jest wyłączone z przetargów. Natomiast z przetargów nie jest wyłączony system dowożenia do stacji pośrednich. W naszym przypadku to będzie przetarg organizowany na dowóz śmieci ze wsi, z miasta do Kośnic. I w naszym przypadku nie ma problemu, ponieważ my nie mamy takiej jednostki komunalnej, w którą zainwestowaliśmy, która dysponuje środkami transportowymi, prasami zmiatającymi. Innymi słowy, gmina ogólnie poszła w kierunku wyposażenia spółek komunalnych w system dowozu, w środki dowozu śmieci do Kośnic. Natomiast mnóstwo gmin w całej Polsce zainwestowało w swoje spółki komunalne. I te gminy poprzez korporacje samorządowe domagają się, aby z ustawy o zamówieniach publicznych i z ustawy śmieciowej wyłączyć ten obszar i żeby zastosować tak zwane zamówienia in-house, czyli zamówienia domowe. Jeśli ktoś dysponuje taką spółką komunalną i zainwestował społeczny grosz i zewnętrzne pieniądze unijne albo Narodowego albo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to jeśli nie wygrają przetargu, a pewnie nie wygrają przetargu, bo tuzy europejskie się szykują na te przetargi, szczególnie w tych większych miastach, to grozi rozwiązaniem tych spółek komunalnych, to grozi zwolnieniami tych ludzi, którzy są tam zatrudnieni i to grozi również wyprzedażą za bezcen tego majątku. Nie dziwię się w związku z tym moim kolegom samorządowcom z innych miast, że walczą o to, aby ta zamówienia in-house w tym przypadku zostały zastosowane. Minister Koronec tutaj stoi twardo na stanowisku, że z punktu widzenia obywatela powinno to być poddane wolnorynkowemu przetargowi, bo dzięki temu będzie taniej. My wyrażamy opinię, że być może te tuzy europejskie zastosują ceny dumpingowe po to, żeby przegrać rynek. I w międzyczasie, jak te spółki komunalne upadną, te spółki, które powygrywają przetarg, za jakiś czas podwyższą ceny dla mieszkańców. Tu jesteśmy w sporze z panem ministrem Korolcem. Co do innych spraw, jeśli chodzi o ustawę śmieciową, mówiliśmy się, że po pierwszym kwartale jej funkcjonowania, czyli ona wchodzi w życie 1 lipca bieżącego roku, spotkamy się w gronie premier, minister Korolec i przedstawiciele korporacji samorządowych po to, żeby poddać pewnej refleksji działania tej ustawy śmieciowej. I trzeci obszar, który był poruszany, nie mówię oczywiście o oświacie, bo to jest jeszcze temat, jak również pani Krystyna Szumilas, pani minister edukacji, to jest to, co ja stale podnoszę na spotkaniach z rządem, mianowicie zwracam uwagę, że jest kompletny brak systemu finansowania na dwóch lokalnych, powiatowych i gminnych. Premier wreszcie dał się przekonać i na jesieni, po rozeznaniu stanu budżetu państwa na 30 czerwca 2013 roku, na jesieni mamy osobne spotkanie zorganizować poświęcone właśnie temu obszarowi, na którym mi strasznie zależy i od paru lat wraz teraz coraz większą liczbą samorządowców walczy. Innymi słowy, podsumowując, świetne spotkanie z premierem, które miało trwać godzinę, a trwało 3,5 godziny i widać, że premier bardzo mocno wziął sobie do serca problematykę polskich samorządów. Co z tego wyniknie? Trudno powiedzieć, ale mam wrażenie, że, znaczy jestem pewien nawet, że w oczach premiera zauważyłem zrozumienie dla tej problematyki. Później w prywatnej rozmowie, zresztą na ten temat rozmawialiśmy. Korzystając z tych spotkań, zarówno pan prezydent, jak i pani prezydentowa, jak i pan premier prosi mnie, żebym wszystkim mieszkańcom Gołdapi przekazał serdeczne pozdrowienia. Pan prezydent jeszcze raz za moim pośrednictwem dziękuję nam wszystkim za miłe i sympatyczne przyjęcie w dniu 9 listopada. W międzyczasie wylegowałem pana Jacka Morzego do Niepołomic na kolejny zarząd Związku Miast Polskich. Bardzo miła i sympatyczna, stojąca na wysokim poziomie
moim zdaniem intelektualnym i organizacyjnym kolejna edycja kierunku Gołda. W międzyczasie posiedzenia komisji, w międzyczasie przygotowywania do różnego rodzaju przetargów, analiza budżetów, spotkania z pracownikami itd. Obiecałem, że będzie krótko, niestety nie dotrzymałem słowa. Dziękuję za uwagę.